Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Przed nami kolejne spotkanie astronomiczne, wykład bardzo szczególny, nie tylko z powodu tematu i prelegenta, ale również dlatego, że jest to wykład inaugurujący 50. grudziąckie dni kopernikowskie. Szczególne, bo 50., a jeszcze bardziej szczególne, bo w roku Mikołaja Kopernika ekonomisty. Proszę Państwa, w tym właśnie roku, 2022, obchodzimy w Grudziądzu 500-lecie pobytu Kopernika i ogłoszenia słynnego traktatu o szacunku monety, De Estimatione Monete. To jest traktat, który jest podstawą współczesnej ekonomii europejskiej i światowej. Traktat nazywany czasami prawem Kopernika albo prawem Kopernika-Greshama. Proszę Państwa, wykład, który zostanie zaprezentowany, to niezwykła opowieść o tym, jak znajdować i badać czarne dziury. Nasz dzisiejszy prelegent, pan profesor Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym kontekście opowie nam o projekcie OGLE. To jest sztandarowy projekt polskiej astronomii, jeden z najważniejszych, który polega na tym, że rejestrujemy zjawiska soczewkowania grawitacyjnego. Tych zjawisk dzięki projektowi OGLE do tej pory udało się zaobserwować tysiące. Niektóre z nich były wywołane właśnie obecnością masywnego obiektu zwanego czarną dziurą. Tylko jak rozpoznać, czy przyczyną tego soczewkowania jest czarna dziura, czy inny zwarty obiekt? I tutaj z pomocą przychodzi nam misja Gaia, sonda kosmiczna, która już od prawie 10 lat robi taką trójwymiarową mapę naszej galaktyki, zaobserwowała kilka miliardów gwiazd. Projekt też niezwykły, bo bezprecedensowy. Do tej pory jeszcze żadna sonda, żaden kosmiczny teleskop nie pomierzył precyzyjnie pozycji gwiazd dla tak dużej próbki gwiazd z naszej galaktyki. Proszę Państwa, w takim razie startujemy. Wykład inaugurujący 50. grudziąckie dni kopernikowskie w 2022 roku, roku Mikołaja Kopernika, ekonomisty w Grudziądzu. Startujemy. Łączymy się z Warszawą z panem profesorem Łukaszem Wyżykowskim. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Wyżykowski. Jestem astronomem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. I chciałbym z Państwem podzielić się tym, czym się zajmuję w moich badaniach i co jest, no nie ukrywam, dla mnie to też wielką taką pasją, te badania, które przeprowadzam, dlatego też z wielką taką chęcią przyjąłem zaproszenie tutaj do wystąpienia na tym kanale. Po prostu fascynują mnie te rzeczy i bardzo chętnie lubię się nimi dzielić z szerokim gronem odbiorców. Więc tytuł mojego wywodu brzmi: jak znaleźć i zważyć czarną dziurę. Ja będę tu opowiadał w dużej mierze o naszych badaniach, które wykonujemy za pomocą misji kosmicznej Gaia, która jest tutaj na tym zdjęciu pokazana po prawej stronie, ale też będę opowiadał o małych teleskopach, które ważną rolę mają tutaj do odegrania. Wspominałem, mówię my, moja grupa, tak, tutaj są twarze i nazwiska osób, z którymi blisko współpracuję. Są to pracownicy i studenci Obserwatorium Astronomicznego przede wszystkim. Jak widzicie Państwo, oni są nie tylko pochodzą z Polski, ale też z różnych krajów, ze Słowenii, z Litwy. Współpracujemy oczywiście też z innymi ośrodkami, w szczególności z Uniwersytetem imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Uniwersytetem w Cambridge, jak również z grupą Mariusza Maskoliniusa z Wilna na Litwie. No, oczywiście mamy więcej współpracowników rozsianych po całym świecie. Takich badań jak te w zasadzie nie da się przeprowadzać w pojedynkę, dlatego ten duch współpracy międzynarodowej tutaj jest, no, jest niezbędny i on bardzo nas prowadzi. Wspominam też o finansowaniu tutaj z polskich i europejskich źródeł korzystamy w naszych badaniach. Dobrze, zaczniemy od wybuchu. Widzimy tutaj gwiazdę, która kończy swoje życie. Kończy swoje życie w bardzo spektakularny sposób podczas wybuchu supernowej. Nazywamy ten rozbłysk, który obserwujemy, jest to zjawisko supernowej, ale w tym zjawisku supernowej tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje,
to, że to jest właśnie sposób, w którym rodzą się czarne dziury. Przynajmniej te, które tak rozumiemy i o których chcemy w dużej mierze tutaj rozmawiać, bo one się biorą w właśnie, rodzą się w wybuchach supernowych. Potrzebujemy do takiego wybuchu mieć gwiazdę o masie co najmniej 20 mas Słońca na początku, czyli nasze Słońce nigdy nie wybuchnie jako supernowa, jest zbyt mało masywne, ale już gwiazdy bardziej masywne, no kilkanaście, kilkadziesiąt mas Słońca wybuchają właśnie w supernowych i to, co z nich pozostanie, tworzy czarne dziury pochodzenia gwiazdowego. Też używa się takiego czasem określenia, żeby było wiadomo, o jakie czarne dziury chodzi. Takie czarne dziury znajdywane były do tej pory przede wszystkim w układach podwójnych. Gwiazdy lubią występować w parach. Jeżeli jedna z nich jest bardziej masywna i szybciej przechodzi przez swoją ewolucję, zamienia się właśnie w tym wybuchu supernowej, zamienia się w czarną dziurę, to co z niej zostaje, zamienia się w czarną dziurę, ale jej towarzyszka jest jeszcze na innym etapie ewolucji. Widzimy tutaj w tej wizji artystycznej czarną dziurę właśnie, której towarzyszy gwiazda niebieska, masywna, ale te gwiazdy są do siebie na tyle zbliżone, że następuje transfer masy. Więc ta czarna dziura, ona ściąga materię z tej swojej towarzyszki i w ten sposób powstaje taki wir, taki dysk akrecyjny nazywamy go, w którym ta materia powoli opada na czarną dziurę. Ten dysk jest bardzo gorący i świeci bardzo intensywnie, szczególnie w promieniach rentgena. Takie układy podwójne z czarnymi dziurami znajdywane są właśnie przede wszystkim dzięki ich promieniowaniu rentgenowskiemu. Masa takiej czarnej dziury typowo wynosi około 5, może 10, 20 mas Słońca, przynajmniej te, które znamy. Znamy takich czarnych dziur, no bagatela, powiedzmy jakieś 50, tak? To są takie liczby. Ten typ czy supernowej, ja go tak nazywam roboczo, głodną. Jest to głodna supernowa. Nie, głodna czarna dziura, przepraszam. Następny rodzaj czarnych dziur, o których wiemy, że istnieją, to są czarne dziury również w towarzystwie. Widzimy tutaj gwiazdę, która sobie krąży, natomiast ruch tej gwiazdy jest wywołany towarzyszką, niewidoczną. Tutaj ten układ podwójny jest na tyle rozdzielony, że nie następuje transfer masy, więc ta czarna dziura nie podjada swojego towarzysza, ale wpływa mocno na ruch orbitalny tej swojej towarzyszki. I dzięki temu jesteśmy w stanie pośrednio wykrywać obecność czarnych dziur w takich układach. Tutaj również mówimy o czarnych dziurach o masach około 4 mas Słońca. Dosłownie kilka pojedynczych przypadków jest znalezionych do tej pory w takich układach, ale powiedzmy jest to ciągle w miarę świeża metoda i nowa metoda do poszukiwania czarnych dziur. Zaznaczam również w układach podwójnych. Taką czarną dziurę możemy sobie nazwać trzymającą dystans społeczny. To w dzisiejszych czasach jest bardzo wskazane. Te czarne dziury i te gwiazdy trzymają dystans społeczny, no, z korzyścią dla gwiazdy, która nie jest podjadana przez czarną dziurę. Kolejny typ czarnych dziur, o których wiemy od zupełnie niedawna, to są to zderzające się czarne dziury, które emitują fale grawitacyjne. Na pewno Państwo o tym słyszeli wielokrotnie w ostatnich czasach, to było bardzo głośno o tych odkryciach. Mamy tutaj układ podwójny, znowu już zaznaczam, ale już tutaj mamy dwie czarne dziury o różnych masach. One wokół siebie wirują i przez ten ich proces zbliżania się do siebie, one wirują na bardzo ciasnej orbicie. Jest dużo bardziej ciasna orbita niż ten układ podwójny zjadający się, o którym mówiłem wcześniej. Ten układ podwójny my tak naprawdę obserwujemy na tym jego ostatnim etapie bycia układem podwójnym, przez co czasoprzestrzeń jest wzburzona przez te dwie czarne dziury zderzające się ze sobą, składające się w jedną. Układ ten wzbudza fale grawitacyjne, tak? Pojedyncza czarna dziura zakrzywia czasoprzestrzeń, o czym jeszcze będę mówił za chwilę, a dwie czarne dziury kręcące się wokół siebie falują czasoprzestrzenią, tak? I tutaj obserwujemy na tej animacji wizję artystyczną, jak to wygląda. Jesteśmy w stanie wykryć obecnie takie zderzające się czarne dziury, za co, tak, ten typ czarnych dziur ja bym nazwał przyjacielskimi,
No i mówimy tutaj o masach około 40 mas Słońca, a nawet więcej. Są to wyraźnie masywniejsze czarne dziury niż te znane do tej pory. I za to przyznano w 2017 roku Nagrodę Nobla z fizyki za wykrycie fal grawitacyjnych. To sam fakt w ogóle rejestracji fal grawitacyjnych, to było przełomowe. No dla mnie jako astronoma najbardziej fascynujące było wykrycie za pomocą fal grawitacyjnych, zaobserwowanie zupełnie nowej, nieznanej populacji czarnych dziur, które są dużo bardziej masywne, które są w bardzo ciasnych układach podwójnych, w których następnie powstają masywne, pojedyncze czarne dziury. No ale to nie koniec z Nagrodami Nobla zresztą. Nasza galaktyka, jak ją sobie wyobrazimy, jak wylecielibyśmy ponad nasz Układ Słoneczny, który tutaj jest zaznaczony tą czerwoną kropką, to byśmy mogli wyobrazić sobie, tak sobie ją wyobrażamy, że ona tak wygląda, ta nasza galaktyka. Ona się składa z dysku, z ramion spiralnych i z grubienia centralnego. Tak? Tam w środku jest najwięcej gwiazd, te gwiazdy są tam też najstarsze. Gdybyśmy tam polecieli do tego środka, to tam znajduje się również czarna dziura. To są już teraz prawdziwe dane, nie jest to wizja artystyczna. Obserwujemy tutaj ruch gwiazd wywołany przez niewidoczny, masywny obiekt. To tutaj skala czasowa tej animacji to jest około 20 lat. Przez 20 lat obserwowano gwiazdy w największym, najbardziej w centrum naszej galaktyki i zarejestrowano ich orbity, dzięki czemu udało się pośrednio zważyć czarną dziurę, która tam się znajduje, ten ciemny punkt, wokół którego te gwiazdy krążą. Otrzymano masę około 4 milionów Słońc. Tak? Już przechodzimy do tych dużo bardziej masywnych obiektów. Wcześniej mówiliśmy o masach około 4, może 40, a teraz już jesteśmy na 4 milionach Słońc. Taka czarna dziura mieszka sobie w centrum naszej galaktyki. Ja pozwolę sobie ją nazwać wielką szefową, gdyż ona zarządza ruchem okolicznych gwiazd i dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie ją wykryć. Wspomniałem, że tutaj właśnie kolejna Nagroda Nobla za to została przyznana w 2020 roku za wykrycie i udowodnienie, że w centrum naszej galaktyki znajduje się taka supermasywna czarna dziura. One tak są nazywane, supermasywne czarne dziury. Ale to nie koniec coraz większych mas czarnych dziur. Tutaj mamy inną galaktykę, już to jest galaktyka zupełnie inna niż nasza. Jest to starsza galaktyka, bardziej, dużo bardziej masywna. Nazywa się M87. Jest to bardzo spektakularna zresztą na niebie galaktyka. Z takim wspaniałym jetem na środku. Gdyby astronomom udało się zajrzeć do samego środka tej galaktyki i wykonać tak zwane zdjęcie czarnej dziury. Ja podkreślam, że to jest tak zwane zdjęcie czarnej dziury. To zdjęcie wygląda w taki sposób. Jest to tak naprawdę zdjęcie tego dysku, który tutaj, podobnie jak w tamtym poprzednim, pierwszym przypadku, który pokazywałem, tworzy się wokół tej czarnej dziury. On jest zakrzywiony mocno przez czasoprzestrzeń, która jest powyginana wokół tej czarnej dziury. Dlatego widzimy go w postaci takiego pierścienia, ale jest to bardzo ważny wynik, jest to zarejestrowanie, zajrzenie w głąb bardzo masywnej galaktyki i zaobserwowanie, jak zachowuje się bardzo masywna czarna dziura. Zauważmy, że tutaj o masie, mówimy tutaj o masie około 6 miliardów Słońc. Znowu przeskakujemy kilka rzędów wielkości i mamy do czynienia z jedną z najbardziej, to są masy tych najbardziej masywnych czarnych dziur, jakie znamy do tej pory. Ten typ pozwolę sobie nazwać wielka i głodna. Ale jeszcze muszę wrócić do mniejszych mas, zupełnie mniejszych mas czarnych dziur, do czarnych dziur, które nie mają towarzyszów. Nie mają dysku, który by świecił, pozwalałby tą czarną dziurę zobaczyć. Nie interaktują ani z przestrzenią międzygwiazdową, ani nie interaktują z towarzyszkami, ani nikogo nie podjadają. Tak wyglądają te czarne dziury. Proszę nie regulować odbiorników, żeby lepiej można było to zobaczyć. O, pozwolę sobie wyczyścić wszelkie napisy. Tak wygląda czarna dziura. Samotna czarna dziura, która jest pojedyncza,
i nie ma żadnej interakcji z otoczeniem. To jest oczywiście, możemy nazwać ją typem samotnej czarnej dziury. Co ciekawe, bardzo podobnie wygląda ciemna materia. Tutaj zrobię małą dygresję na temat ciemnej materii w kontekście czarnych dziur. Czym jest ciemna materia? Ciemna materia jest to składnik wszechświata i wydaje się, że około 23% masy całego wszechświata składa się z ciemnej materii, dark matter na tym wykresie. Nasza materia, z której my jesteśmy zbudowani, czyli normal matter tutaj, stanowi około 4% masy całego wszechświata. Większość wszechświata, jak się obecnie uważa, masy wszechświata, to jest tak zwana ciemna energia, dark energy, o której wiemy jeszcze mniej nawet niż o ciemnej materii. Niektórzy nawet kwestionują, czy w ogóle ciemna energia jest potrzebna do wyjaśnienia wszechświata. Na razie przyjmujemy, że tak jest, bo już nie ma dowodów przeciwko. Z ciemną materią jest troszeczkę prościej, bo ją bezpośrednio, może bardziej pośrednio, widzimy, że ona jest, gdyż jej masa wpływa na ruch galaktyk, na zachowanie się galaktyk. Są dowody na jej istnienie, ale nie wiemy, ciągle nie wiemy, bo powiedzmy prawie 50 lat nie wiemy, czym ta ciemna materia jest. To mogą być cząstki i fizycy w swoich przyspieszaczach poszukują takich cząstek ciemnomateryjnych, ale mogą to też być obiekty bardziej masywne, tak zwane obiekty zwarte, takie jak czarne dziury. I to był pomysł znanego astrofizyka brytyjskiego Stephena Hawkinga, którego widzimy tutaj testującego, doznającego zero grawitacji. Stephen Hawking już w 1971 roku napisał taką pracę, której proponuje, że właśnie obiekty te zwarte, po polsku mówiąc, czyli takie, które zapadły się grawitacyjnie, czyli jakby analogiczne do czarnych dziur, o małych masach mogą stanowić przynajmniej część ciemnej materii. Ten pomysł został podchwycony w 1986 roku przez polskiego astrofizyka pracującego w Princeton, Bogdana Paczyńskiego, który zaproponował, w jaki sposób znaleźć i sprawdzić tą hipotezę Hawkinga. Jeżeli ciemna materia, która głównie znajduje się w takim halo wokół naszej galaktyki, jak widzimy, to halo jest gigantyczne w porównaniu do naszej galaktyki, której dysk tutaj widzimy, to halo, jeżeli ono składa się z ciemnej materii, a ta ciemna materia jest obiektami zwartymi, to wtedy obserwując najbliższe nam galaktyki, czyli obłoki Magellana, tutaj widzimy wielki obłok Magellana, tutaj mały obłok Magellana, które znajdują się tak na krawędzi tego naszego halo, Paczyński zaproponował, żeby obserwować gwiazdy przez wiele, wiele lat, tych obłoków Magellana, i zarejestrować taki efekt soczewkowania grawitacyjnego wywołany przez właśnie te zwarte obiekty. Ja oczywiście za chwilę do tego wrócę, bo to jest metoda, którą stosujemy właśnie od lat. Wspomnę tylko, że właśnie to było głównym powodem powstania na początku lat 90. polskiego projektu OGLE, który do tej pory funkcjonuje, i w szczególności wybudowania w 96 roku teleskopu warszawskiego o średnicy 1,3 metra na pustyni Atacama w Chile. Widzimy tutaj zdjęcie tego teleskopu i prześwitujące przez kopułę. Ten teleskop działa i właśnie powstał z głównym pomysłem, żeby właśnie szukać soczewkowania grawitacyjnego w obłokach Magellana. Tak, zaznaczam, że tutaj jesteśmy i obserwujemy obłoki Magellana. Więc wspomniałem o soczewkowaniu grawitacyjnym, a w szczególności to, co nas interesuje, to, co Paczyński zaproponował, on to nazwał mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. Soczewkowanie grawitacyjne to jest nazwa zarezerwowana ogólnie do faktu, że masa ugina przestrzeń i wtedy światło odległego obiektu biegnące do nas biegnie po innych trajektoriach, biegnie przez ugiętą czasoprzestrzeń. W mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym mamy do czynienia ze światłem gwiazd
i pojedynczymi obiektami będącymi soczewkami. W dużym soczewkowaniu tak zwanym mamy do czynienia z galaktykami. Galaktyki całe mogą być soczewkami i te podobne efekty się z powodzeniem obserwuje. Oczywiście soczewkowanie grawitacyjne czy mikrosoczewkowanie grawitacyjne jest efektem przewidzianym, jest konsekwencją de facto ogólnej teorii względności Alberta Einsteina, który opublikował ją w 1915 roku. Sam Albert Einstein zresztą był bardzo sceptyczny, nie wierzył, że ten efekt da się w ogóle zarejestrować, bo on jest tak mały. Natomiast no właśnie po wielu dziesiątkach lat Paczyński uznał, że teraz jest dobry czas, mamy na tyle dobre urządzenia techniczne i pomiarowe, że jesteśmy w stanie ten efekt zmierzyć, a co więcej wykorzystać do przetestowania hipotezy Hawkinga, czy ciemna materia występuje w postaci czarnej dziury. No i tak zaczęła się ta dziedzina mikrosoczewkowania grawitacyjnego, którą wykorzystujemy. Więc wróćmy teraz do tej naszej czarnej dziury. Tutaj, jak mówiłem Państwu, na tym zdjęciu występuje, jest czarna dziura. Jak Państwa przekonać, że ona tam jest? Jak ją znaleźć? To zrobimy taką małą symulację. Wyobraźmy sobie, że obserwujemy jakąś gwiazdę, która znajduje się za daleko, hen, gdzieś w galaktyce. I ta gwiazda, obserwujemy ją przez wiele lat, ta gwiazda oczywiście porusza się w galaktyce, my się poruszamy w galaktyce, znaczy Słońce, a my wokół Słońca, ze Słońcem razem, a czarna dziura też się porusza, wszystko się względem siebie porusza i w którymś momencie ta gwiazda, ona zacznie się zbliżać do centrum naszego tutaj zdjęcia i zaobserwujmy, co się stanie. Zaczynamy widzieć, że ta gwiazda staje się coraz jaśniejsza, a co więcej pojawił się jakby towarzysz tej gwiazdy, który wygląda praktycznie identycznie jak ta gwiazda, tylko jest troszeczkę ciemniejszy. Im bliżej ta gwiazda znajduje się środka naszego obrazka, tym większe są te obrazy tej gwiazdy. Następnie te obrazy zaczynają być zakrzywione i w momencie centralnego przejścia tej gwiazdy przez środek naszego zdjęcia, a ponieważ wiemy, że tam w tym centrum chcemy udowodnić, że tam znajduje się czarna dziura, czyli w momencie, kiedy obserwator, czarna dziura i gwiazda tła są dokładnie w jednej linii, wtedy możemy zarejestrować wręcz taki pierścień. Ten obraz gwiazdy staje się pierścieniem i ten pierścień zresztą nazywamy obecnie, nazywamy pierścieniem Einsteina, gdyż jest to konsekwencja teorii Einsteina. Następnie ta konfiguracja, ona trwa przez chwilę, czasami trwa kilka dni, czasami trwa kilka miesięcy, czasami trwa nawet kilka godzin. Zależy od całej tej konfiguracji galaktyki, jakie mamy masy, prędkości i tak dalej, odległości. No i następnie ta gwiazda odsuwa się od tej linii widzenia na czarną dziurę i wraca do swojej pierwotnej postaci. Widzimy, że ten obraz, drugi obraz staje się coraz mniejszy i w końcu znika i nasza gwiazda znowuż przyjmuje postać, w jakiej zaczęliśmy ją obserwować. Ten efekt właśnie pozwala nam wykryć obecność czarnych dziur, jak również je zważyć. Problem jest tylko taki, że ten pierścień Einsteina, który tutaj widzimy mniej więcej, narysowany, on jest bardzo, ale to bardzo mały. Dlatego Einstein był bardzo sceptyczny, że w ogóle to da się kiedykolwiek zarejestrować. No i tutaj właśnie chciałem Państwu pokazać misję kosmiczną Gaia, która pozwoli nam, w tej chwili w zasadzie trwa i pozwala nam zrewolucjonizować tą dziedzinę mikrosoczewkowania grawitacyjnego zapoczątkowaną przez profesora Paczyńskiego. Pozwolę sobie tutaj puścić film, mam nadzieję, że on będzie dobrze widoczny. Film ze startu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, décollage. Widzimy tutaj start rosyjskiej rakiety Sojuz, który to wyniósł właśnie misję kosmiczną Gaia 19 grudnia 2013 roku na orbitę. Tak naprawdę teraz pokażę symulację. Gaia
poleciała nie na orbitę wokół Ziemi, tylko poleciała do punktu L2, czyli dokładnie tam, gdzie niedawno zaparkował teleskop Jamesa Webba. Gaja była tam już dobrych kilka lat wcześniej. I ta rosyjska rakieta wyniosła Gaję na orbitę. Potem moduł Fregat pozwolił dać odpowiedniego kopniaka satelicie, który następnie rozłożył ten swój parasol. I tak Gaja w całej swojej okazałości wygląda. Ma średnicę około 10 metrów. Tutaj w środku znajdują się teleskopy, a z tyłu są baterie słoneczne. No i następnie Gaja przez miesiąc, tak jak James Webb, podróżowała do punktu libracyjnego 2, tak jak tutaj będzie widać na tej animacji. No i następnie tam zaparkowała, w cudzysłowie zaparkowała, gdyż Gaja krąży wokół tego punktu L2 i wraz z Ziemią krąży wokół Słońca. Gaja w przeciwieństwie do teleskopów wielu kosmicznych, tak jak teleskop Webba czy teleskopu kosmicznego Hubble'a, Gaja nie można skierować w konkretne miejsce. Gaja skanuje całe niebo, jak widzimy tutaj. Gaja ma dwa teleskopy o średnicy 1,4 metra i te teleskopy ciągle skanują całe niebo wielokrotnie. Tak. Tak wyglądała Gaja tuż przed startem. Widzimy rozmiar tego parasola, który był rozkładany tuż po starcie. Tutaj znajdują się zwierciadła. Są jeszcze zapakowane na ziemi w folijkę, tak, żeby się nie zabrudziły. I tu się znajduje całe instrumentarium tego obserwatorium. W szczególności na uwagę zasługuje ta gigantyczna kamera, która tutaj jest doczepiona. Tutaj widzimy już chipy CCD, czyli te detektory, których to Gaja ma nieco ponad 100. 100 pojedynczych detektorów, które wykonują różne zadania. Tak wygląda właśnie ta płaszczyzna ta kamery. Ona się składa z różnego rodzaju detektorów, w tym właśnie detektory gwiazd, służące do pomiarów pozycji gwiazd, służące do pomiarów jasności, kolorów i prędkości gwiazd. Także Gaja za jednym zamachem dla jednej gwiazdy mierzy jasności, pozycje, kolory, prędkości. Wszystko mierzy. No i tutaj możemy sobie tak porównać rozmiar tej kamery do około 78 iPhone'ów 11. Tak, to co mamy w kieszeniach, to Gaja ma, to jest jakby równoważnik 78 telefonów komórkowych. Także jest to jedna z największych kamer, jakiekolwiek poleciały w kosmos. Głównym celem misji Gaja w tym swoim skanowaniu nieba jest wykonanie mapy całego nieba, w szczególności pomiary astrometryczne. Astrometria to jest taka bardzo stara dziedzina astronomii, jedna z pierwszych w zasadzie, no to jest mierzenie położeń gwiazd. Wydawałoby się, że to jest coś prostego, gwiazdy w zasadzie się nie ruszają, ale jeżeli by się dokładniej przyjrzeć, i właśnie Gaja to umożliwia, gwiazdy poruszają się po niebie nie tylko w prędkościach od nas do nas, ale też w góra, dół, prawo, lewo. Co więcej, gwiazdy w różnych odległościach poruszają się efektem paralaksy, poruszają się pozornie po niebie. Za chwilkę jeszcze spróbuję to pokazać, jak to działa. Także te wielokrotne pomiary wykonywane przez Gaję, wielokrotne skany nieba pozwalają uzyskać bardzo precyzyjne pomiary pozycji gwiazd. Tą precyzję obrazuje tutaj ta moneta jednoeurowa, która tutaj jest taka analogia, gdyż gdyby jedno euro umieścić na Księżycu, w odległości Księżyca przynajmniej, to Gaja byłaby w stanie zmierzyć rozmiar tej monety bez problemu. To jest precyzja misji kosmicznej Gaja. Dzięki temu Gaja wykonała taką mapę galaktyki. To nie jest zdjęcie naszego nieba, to jest mapa galaktyki. Każdy z punkcików tutaj to jest pojedynczy obiekt i tych obiektów Gaja zbadała około 2 miliardy. Gwiazd w galaktyce jest oczywiście dużo więcej, ale powiedzmy nasze najbliższe otoczenie Gaja była w stanie zbadać bardzo precyzyjnie i wykonać taką mapę. Widzimy płaszczyznę Drogi Mlecznej, widzimy te wszystkie chmury gazu i pyłu, które przesłaniają, widzimy obłoki Magellana,
te, które właśnie Paczyński proponował, żeby obserwować. Wspomniałem o efekcie paralaksy i różnych ruchach. Spróbuję tutaj pokazać to na tym wideo. Mam nadzieję, że to będzie widać na nagraniu. Widzimy w ruchu rocznym, Gaja krąży wokół Słońca, gwiazdy bliższe będą zmieniały swoją pozycję, tak jak zresztą nasze dwoje oczu widzi pod różnymi kątami bliższe obiekty niż te dalsze obiekty. Więc tu widzimy konstelacje jakby obserwowane przez w skali roku. Tak de facto zmieniałyby się, to jest tutaj oczywiście powiększone wielokrotnie, dużo, dużo razy, te gwiazdy zmieniają swoje pozycje w postaci takiej właśnie elips. Następnie, gdy dodamy do tego jeszcze ruch własny tych gwiazd po niebie, te konstelacje w ogóle rozjechałyby nam się, gdybyśmy czekali odpowiednio długo, jak widzimy tutaj. Więc tak naprawdę to, co Gaja obserwuje, to jest złożenie tego ruchu elipsoidalnego i ruchu własnego gwiazd. W ten sposób taka mapa trójwymiarowa galaktyki jest wzbogacona o pomiary odległości, jak i prędkości gwiazd. Dlatego mówimy często o Gai, że ona wykonuje mapę sześciowymiarową. Tak? To też są trzy współrzędne plus trzy współrzędne prędkościowe. Wyobraźmy sobie teraz, wróćmy do naszego soczewkowania grawitacyjnego. Gaja mierzy bardzo precyzyjnie położenia gwiazd. Co się stanie, gdy któraś z tych 2 miliardów gwiazd jest soczewkowana przez czarną dziurę? Spójrzmy najpierw na tą animację po lewej stronie. Widzimy tutaj przebieg gwiazdy, tła, czyli to jest to kółeczko, staram się to puścić jeszcze raz, to kółeczko puste, to jest ta pozycja gwiazdy, która byłaby, gdyby nie było soczewkowania. Natomiast te niebieskie elipsy to są obrazy, które obserwowaliśmy w tej naszej animacji. Sumaryczne przesunięcie pozycji takiej gwiazdy tworzy taką elipsę. I jest to elipsa, która byłaby dodatkowym efektem astrometrycznym, który byłby wskazywał na właśnie soczewkowanie grawitacyjne. Więc Gaja do tego idealnie się nadaje, gdyż Gaja dla 2 miliardów gwiazd mierzy bardzo precyzyjnie te położenia gwiazd. Więc jeżeli któraś z tych gwiazd wykona taką charakterystyczną elipsę, Gaja jest w stanie to zmierzyć i dać nam pomiar tego pierścienia Einsteina, czyli rozmiaru tutaj tego soczewkowania. Oprócz tego efektu po lewej stronie, czyli przesunięcia gwiazdy, soczewkowanie powoduje również pojaśnienie gwiazdy. Tak? Też te obrazy stają się coraz większe, im bliżej soczewka znajduje się do tego źródła. Więc taka krzywa zmian blasku, tak? Czyli krzywa pojaśnienia, jak się zmienia pojaśnienie gwiazdy w funkcji czasu, przyjmuje taki kształt dzwonowaty i czas trwania takiej krzywej to jest od paru godzin, dni do nawet lat, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z powolną soczewką albo bardzo masywną soczewką. Taki kształt krzywej zresztą nazywany jest krzywą Paczyńskiego, gdyż on pierwszy to wszystko policzył. Także te dwa efekty, przesunięcie pozycji i pojaśnienie gwiazdy, to są te dwa elementy, które Gaja jest w stanie nam dostarczyć, a to są tak naprawdę te niezbędne składniki, żebyśmy powiedzieli, o, tam soczewkowała czarna dziura. Oczywiście ja tutaj muszę zaznaczyć, że soczewkują nie tylko czarne dziury, soczewkują również gwiazdy neutronowe, białe karły, no i oczywiście zwykłe gwiazdy, takie jak Słońce, też mogą soczewkować, tak? Tylko że od takich gwiazd jesteśmy w stanie wykryć światło, a od czarnych dziur nie. Więc na tym de facto w skrócie wielkim telegraficznym polega metoda szukania. Tak, wracamy. Szukania czarnych dziur. Chciałbym teraz Państwu pokazać, w jaki sposób robimy to w praktyce. Tu widzimy mapę galaktyki wykonaną przez Gaję. Teraz puszczę animację praktycznie od początku działania misji kosmicznej Gaja. Zbudowaliśmy taki system wczesnego ostrzegania. Jeżeli coś się na niebie zmieni, pojawi się jakiś nowy obiekt, albo jakaś gwiazda zgaśnie, albo wybuchnie supernowa, albo jakaś gwiazda pojaśnieje ze względu właśnie na mikrosoczewkowanie, to my chcemy o tym wiedzieć jak najszybciej, żeby móc przeprowadzić dodatkowe badania z Ziemi. Tutaj ta animacja pokazuje w funkcji czasu
gdzie pojawiały się właśnie te rozbłyski wykrywane przez misję Gaia. Widzimy, że jest takie falowanie, te obiekty są znajdowane w różnych miejscach nieba. To wynika z tego, że Gaia właśnie skanuje całe niebo, unikając Słońca oczywiście, tak? Gaia ma zawsze, stara się mieć zawsze Słońce za plecami, więc patrzy tam, gdzie jest noc. I to jest właśnie system wczesnego ostrzegania, tak zwane Gaia Alerts. Te alerty z Gaii są wykorzystywane w celu identyfikowania, wczesnego identyfikowania zjawisk mikrosoczewkowania w naszej galaktyce. Takich zjawisk mikrosoczewkowania do tej pory wykryliśmy już około 800 i wiele z nich zbadaliśmy bardzo dokładnie i mamy już pierwsze kandydatki na czarne dziury. Zanim jeszcze je pokażę, zresztą się skończy ta animacja, tak. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedno słowo o tym, jak my prowadzimy badania tych alertów. Jeżeli Gaia mówi nam, że o tam, w tym miejscu na niebie coś pojaśniało, może to jest mikrosoczewkowanie, a może to nie jest mikrosoczewkowanie, tylko jakaś gwiazda zmienna. Trzeba to zbadać dokładnie, trzeba to zidentyfikować. Więc koordynujemy taką sieć obserwatoriów naziemnych. Widzimy tutaj mapę na Ziemi. Są to głównie obserwatoria w Europie, które mają nie za duże średnice zwierciadeł, tak do 2 metrów. Tych obserwatoriów jest bardzo dużo w Europie. Były wybudowane niektóre z nich nawet ze 100 lat temu. One tak troszeczkę siedzą i nie mają co robić, gdyż pogoda po prostu jest, nie jest doskonała. Dużo lepsza pogoda w Chile, czy w Afryce, czy w Australii pozwala na wykonywanie dużo lepszych obserwacji. Natomiast jeżeli tych obserwatorów jest dużo, nawet z kiepską pogodą, to te obserwatoria są w stanie w dowolnym momencie czasu kontrybuować i dostarczać dane. Jeżeli jednym obserwatorium jest pochmurno, to w innym obserwatorium akurat może nie być chmur. I w ten sposób jesteśmy w stanie mieć ciągłe monitorowanie wybranych obiektów, które nas interesują, które są kandydatami na czarne dziury. Mamy tutaj w naszym zastępie mamy teleskopy małe, duże. Niektóre z nich są robotyczne, czyli sterowane kompletnie zdalnie i w ogóle zarządzane przez roboty. Mamy też teleskopy stare, które operowane są przez ludzi, bardzo często studentów. W naszej sieci biorą udział również obserwatoria amatorskie, które są bardzo profesjonalne. W dzisiejszych czasach niektórzy amatorzy mają sprzęt często lepszy niż profesjonaliści. Więc te wszystkie teleskopy prowadzą obserwacje wybranych mikrosoczewek grawitacyjnych z nadzieją, że któraś z nich okaże się być czarną dziurą. Jednym z obserwatoriów, które bierze udział w tej naszej sieci, jest nasze własne warszawskie obserwatorium w Ostrowiku. Tutaj mamy taki niewielki teleskop ze słabą pogodą, jak mówiłem, ale czasami jest ładna też pogoda w Ostrowiku również i te dane potrafią być bardzo cenne. Jest to niewielki teleskop o średnicy zwierciadła 60 cm, działający od 1973 roku. Obecnie przeprowadzamy poważny upgrade tego całego sprzętu, żeby móc jeszcze lepiej wykorzystać ten stary, aczkolwiek bardzo dobry teleskop. Dobrze, kilka przykładów naszych znalezisk. Jest tutaj soczewka znaleziona przez Gaję, która się nazywała Gaia 19 BLD, w 19 roku znaleziona. My obserwowaliśmy tą soczewkę z Gai, jak również z Ziemi. Tutaj krzywa Paczyńskiego, która tutaj się buduje, jak widzimy, ta zielona, ona jest wykonana przez Gaję, jak również przez kilkanaście teleskopów naziemnych. Widzimy, ona jest pokryta bardzo dokładnie, dzięki temu właśnie, że mieliśmy alert i byliśmy w stanie, wiedzieliśmy, gdzie mamy patrzeć, gdzie mamy tą ciekawą soczewkę. Tutaj w tym wypadku obserwowaliśmy tą soczewkę również z innego satelity, z satelity Spitzera, który znajduje się w innym miejscu zupełnie w układzie Ziemia-Słońce. Obecnie znajduje się w ogóle za Słońcem. Dzięki temu on dał nam nieco inną perspektywę na to zjawisko, więc ono miało inny przebieg. No, dzięki zebraniu tych bardzo precyzyjnych danych, jak również i obserwacjom
interferometrycznym, astrometrycznym z Ziemi, obserwacją z Gaji, ze Spicera, z sieci teleskopów, byliśmy w stanie wyznaczyć masę tej soczewki i odległość oczywiście i pokazaliśmy, że soczewką jest tutaj ciemny obiekt o masie 1,1 masy Słońca. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę odróżnić, czy jest to czarna dziura, czy jest to biały karzeł, czy jest to gwiazda neutronowa. Jedyne, co wiemy, że to, że jest to ciemny obiekt. No, bo wymaga to dalszych badań, by potwierdzić naturę tego zjawiska. My byliśmy w stanie zważyć ten ciemny obiekt i wskazać, gdzie on jest. Mamy kilka innych kandydatek na soczewkujące czarne dziury o różnych masach, o masie 1,4 masy Słońca. Mamy dwie masy Słońca, mamy cztery masy Słońca. Są to obiekty, które jeszcze jesteśmy w trakcie ich dokładnej analizy, ale kilku tych kandydatów na czarne dziury już się pojawiło. Chciałem jeszcze pokazać, że nie tylko czarne dziury obserwujemy, tutaj jest wizja artystyczna układu podwójnego gwiazd, który też udało nam się zbadać za pomocą soczewkowania. Są to bardzo, bardzo ciemne były to gwiazdy, których światła w zasadzie nie widzieliśmy, ale przez fakt soczewkowania i zakrzywienia czasoprzestrzeni, co tutaj jest ładnie artystycznie pokazane, byliśmy w stanie zważyć te dwie poszczególne gwiazdy, wyznaczyć ich parametry typu masa, typu okres orbitalny, bez ani jednego fotonu zarejestrowanego od tej gwiazdy. To jest właśnie ta metoda, która pozwala nam ważyć niewidzialne i wykrywać niewidzialne. Na koniec chciałem Państwu pokazać, co nas czeka w najbliższej dekadzie w tej dziedzinie. W skali roku, dwóch ma ruszyć teleskop, naziemny teleskop, który nazywa się Vera Rubin Observatory. Jest on budowany na ukończeniu w Chile. Jest to 8-metrowy teleskop, który będzie przeprowadzał bardzo dokładny przegląd całego nieba. To będzie zupełnie inny poziom prowadzenia obserwacji. Tak? Do tej pory używaliśmy teleskopów 1-2-metrowych do prowadzenia przeglądów nieba. Tutaj będzie teleskop 8-metrowy z wieloma filtrami, jak tutaj widzimy. To będzie gigantyczna bestia z gigantyczną kamerą, z ogromnymi możliwościami obserwacyjnymi. Więc w mikrosoczewkowaniu będziemy znajdywać nie pojedyncze czarne dziury za pomocą tego teleskopu, tylko setki czarnych dziur. To startuje, w skali lat powinniśmy zacząć korzystać z tego teleskopu i pierwsze dane zarejestrować. Drugim instrumentem, który już pojawia się na horyzoncie, to jest teleskop, on się kiedyś nazywał WFIRST, Wide Field Infrared Survey Telescope, teraz został przemianowany na Nancy Grace Roman Space Telescope. Jest to inicjatywa NASA i ESA, misja kosmiczna teleskopu, który ma średnicę zwierciadła 2,4 metra, który będzie wykonywał bardzo precyzyjną astrometrię. Czyli to, co teraz w tej chwili Gaia wykonuje dla miliardów gwiazd, ale ze swojej ograniczoności do pewnego zasięgu, jest to jednak ciągle niezbyt duży teleskop, WFIRST będzie mógł to doprowadzić, będzie mógł prowadzić obserwacje na dużo większej liczbie obiektów, dużo słabszych. Więc tak naprawdę połączenie LSST i Vera Rubin Observatory z Nancy Grace Roman to jest ten przepis na setki czarnych dziur w następnej dekadzie. Jeżeli spotkamy się za 10 lat, to mam nadzieję, że będę Państwu w stanie pokazać nie tylko już nasze wyniki zakończone z misji Gaia, ale również pierwsze wyniki z tych nowych, nowoczesnych instrumentów. Ostatni mój slajd podsumowania i w zasadzie wylistowania, co jest do zapamiętania z tego mojego tutaj monologu. Rodzaje czarnych dziur. Głodna, szefowa, wielka, przyjacielska, dystansująca się społecznie i samotna. Ciemna materia może występować w postaci samotnych czarnych dziur. To jest taka hipoteza, którą próbujemy zweryfikować. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne pozwala zauważyć samotne czarne dziury. Oczywiście podwójne czarne dziury również, ale mikrosoczewkowanie grawitacyjne jest tą jedyną metodą,
która pozwala badać pojedyncze czarne dziury, których żadna inna metoda nie jest w stanie wykryć. Gwiazda tła w takim mikroskopowaniu staje się tymczasowo jaśniejsza oraz zmienia położenie. I potrzeba wielu lat obserwacji, wielu milionów gwiazd, żeby dostrzec jedną soczewkującą czarną dziurę. Także tutaj jest to jednak granie na loterii, ale przy konsekwencji, tak, to lotka też kiedyś można wygrać przy konsekwencji. Także tutaj gramy w totolotka, szukając, obserwując miliony i miliardy gwiazd, żeby dostrzec te kilka soczewkujących czarnych dziur. No i konieczna jest współpraca sieci teleskopów naziemnych z misją kosmiczną Gaia, żeby uzupełnić dodatkową analizę, analizą dodatkowych obserwacji, żeby udało się je zarejestrować. Ja tutaj skończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za niezwykłą opowieść o czarnych dziurach w kontekście polskiej nauki i fantastycznych odkryć, które udało się dokonać w ramach projektu OGLE. Proszę Państwa, to oczywiście nie koniec wykładów, bo tak naprawdę co tydzień będziemy się spotykali na kanale YouTube Grudziąckiego Planetarium i również w kanałach facebookowych i będziecie Państwo tam mogli usłyszeć o kosmosie transmisję prosto z Grudziąckiego Planetarium. Chciałbym Państwa również zaprosić na obchody Roku Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu, bo w ramach Grudziąckich Dni Kopernikowskich przygotowaliśmy wiele atrakcji, wiele instytucji grudziąckich kultury edukacyjnych włączyło się w ten program, niezwykły w tym roku, bo mamy rok Kopernika Ekonomisty. No i oczywiście bardzo często będą to zajęcia zdalne z powodu pandemii COVID-19, a więc będziecie Państwo mogli w nich również uczestniczyć. Takim kulminacyjnym momentem obchodów Kopernik 500 w Grudziądzu będzie konferencja naukowa, która będzie mogła być przez Państwa również obserwowana online w połowie czerwca bieżącego roku. Dziękuję Państwu już dzisiaj za uwagę. I do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.